Ich möchte mit einer Frage beginnen. Chciałbym rozpocząć zadając pytanie. Wer von euch ist verlobt? Kto z was jest zaręczony? Was ist die Antwort? Jaka jest odpowiedź? Wszyscy. Ale nie genau. Dokładnie tak. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Es ist also nicht nur entscheidend, dass man verlobt ist. Nie jest decydującym to, że się jest zaręczonym, sondern mit wem man verlobt ist. Ale najważniejsze jest, z kim się jest zaręczony. Ich glaube, Prinz Harry ist auch verlobt, ja? Jeśli się nie mylę, to książę Harry też jest w tej chwili zaręczony. Das ist für die Frau nicht einfach. Dla tej jego wybranki nie jest to proste. Viele Unterschiede zu ihrem früheren Leben. Oznacza to wiele zmian w jej wobec jej wcześniejszego życia. Aber wir sind eben auch verlobt. Ale my też jesteśmy zaręczeni. Und die Verlobungszeit ist die Vorbereitung auf die Hochzeit. I czas zaręczyn jest czasem przygotowania się do wesela. Und vielleicht sagt jemand, wir sind noch lange genug verheiratet. In der Zeit von der Verlobung möchte ich lieber mit meinen Freunden zusammen sein. I być może ktoś miałby takie myśli. No tak, jak się pobierzemy, to będziemy tym małżeństwem długi, długi czas, więc czas mojego narzeczeństwa pozwolę sobie spędzić jeszcze z moimi kolegami czy koleżankami. Das wäre komisch, oder? Byłoby to śmieszne co najmniej, czyż nie? Aber jetzt ist es sehr ernst in Bezug auf das geistliche Leben. Ale przenosząc to na sprawy duchowe, jest to bardzo poważna sprawa. Überlege ich mich manchmal, ich möchte die Zeit auf der Erde für mich leben? Czy mam takie przemyślenia, ten czas, który żyję tutaj na tej ziemi, chcę przeżyć dla siebie? Im Himmel habe ich noch genug Zeit mit dem Jesus. Przecież jak będę w niebie, to będę miał całą wieczność na to, by być z Panem Jezusem. Das wäre wirklich komisch. Jeśli by takie było nasze nastawienie, byłoby to co najmniej dziwne. Und so möchten wir versuchen heute den Herrn Jesus unter einem Titel zu betrachten. I chcielibyśmy dzisiaj rozważyć Pana Jezusa pod takim pewnym tytułem, damit die Person, mit der wir verlobt sind, für uns größer wird. Aby ta osoba, z którą jesteśmy zaręczeni, była dla nas jeszcze większa. Wir lesen fünf Verse nur. Przeczytamy tylko pięć wierszy. Zuerst aus Kolosser 1. Z Kolosan 1 najpierw. Und wenn ich alle fünf Stellen gelesen habe, dann müssen die Kinder sagen, welcher Titel ist es. I gdy przeczytamy wszystkich tych pięć miejsc, to zadanie dla dzieci, by powiedziały, jaki tytuł mają te wiersze wspólny. Kolosser 1, vers 15. Kolosan 1:15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Wir brauchen gleich noch mal Kolosser. Za chwilę wrócimy do listu do Kolosan. Aber zweite Stelle kommt aus Offenbarung. Drugie miejsce przeczytamy z Objawienia. Offenbarung 1. Pierwszy rozdział. Vers 5. Piąty wiersz. Oder kannst du auch Vers 6 noch lesen. Piąty i szósty wiersz. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który odmył nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Die dritte Stelle wieder aus Kolosser 1. Trzecie miejsce znowu z Kolosan, pierwszy rozdział. Vers 18. 18 wiersz. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.
Die vierte Stelle aus Hebräer 1. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, czwarte miejsce. Vers 6. Szósty wiersz. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Und die fünfte Stelle aus Römer 8. I piąte miejsce z Rzymian 8. Aufgrund des Zusammenhangs kannst du lesen Vers 29 und 30. 29 i 30 wiersz. Rzymian 8, 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Was ist das Thema für heute Nachmittag oder heute Mittag? Jaki jest nasz temat? Der Jesus, der Erstgeborene. Pan Jezus, pierworodny. Und die Frage ist, was bedeutet das überhaupt? Weißt du das schon? Pytanie brzmi, cóż to w ogóle oznacza? Czy wiesz, co to znaczy? Das ist ja sehr wichtig, weil die verschiedenen Titel des Herrn Jesus sollen ja seine Größe zeigen. To jest bardzo ważne, bo te różne tytuły, które Pan Jezus ma, one mają na celu pokazać Jego wielkość. Es gibt einen sehr ähnlichen Titel. Jest bardzo podobny tytuł. Das ist der eingeborene Sohn. To jest ten jednozrodzony Syn. Johannes spricht davon besonders. Szczególnie Jan o tym mówi. Und dort ist der Jesus mehr, oder sehen wir den Herrn Jesus in seiner Gottheit. I tam widzimy bardziej Pana Jezusa w Jego boskości. Wir könnten sagen, der Herr Jesus ist der einzige seiner Art. Moglibyśmy powiedzieć, że Pan Jezus jest jedyny w swoim rodzaju. Als der Erstgeborene ist es mehr ein Titel für den Herrn Jesus als Mensch. Jako ten pierworodny jest to tytuł Pana Jezusa bardziej wskazujący na Jego człowieczeństwo. Und es meint nicht zeitlich der Erste. I tu nie jest na myśli jako ten pierwszy w wymiarze czasowym, sondern der Erste im Rang. Ale pierwszy w tej kolejności. Ich versuche das mit einer Stelle zu belegen aus Psalmen. Chciałbym to uzasadnić kilkoma miejscami z psalmów. Aus Psalm 89, Psalm 89, Vers 28. 28 wiersz. Ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen. Da sehen wir, es war nicht zeitlich der Erste, sondern Gott oder hat ihn gemacht dazu. A więc widzimy, jeśli chodzi o chronologię czasową, to on nie był pierwszym, ale Bóg go takim uczynił. Eine zweite Stelle aus 5. Mose 33. Drugie miejsce z 5. Mojżeszowej, 33 rozdział. In Bezug auf Józef. To jest połączone w związku z Józefem. Vers 17. 17 wiersz. 5. Mojżeszowa 33, 17. Amen. Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Tieres. Pierworodny cielec jego pełen jest chwały czy majestatu. Also, wir wollen uns festhalten, eingeborener Sohn ist der Titel als Gottes Sohn. A więc przyjmijmy to, że ten jednozrodzony Syn to jest tytuł Pana Jezusa jako Boga.
Und erstgeborener ist der Titel als des Herrn Jesus als Mensch. A pierworodny jest to tytuł Pana Jezusa jako człowieka. Und wir haben fünf Stellen gelesen. I czytaliśmy pięć miejsc. Und jedes Mal ist ein andere Situation. I w każdym z tych miejsc jest jakby inna sytuacja. Kolosser 1 Vers 15 zeigt den Herrn Jesus als den höchsten im Rang der Schöpfung. W 15 wierszu pierwszego do Kolosan widzimy Pana Jezusa jako tego najwyższego rangą w stworzeniu. In Offenbarung 1, objawienie pierwszy rozdział, ist der Jesus der erstgeborene der Toten. Jest pierworodnym z umarłych. Es sind viele Menschen auf dieser Erde gestorben. Wielu ludzi na tej ziemi umarło. Es sind viele als Märtyrer gestorben. Wielu zmarło jako męczennicy. Aber der vornehmste, der erste, der höchste ist der Herr Jesus. Ale tym najwyższym, tym najbardziej znamienitym z nich jest Pan Jezus. Der Jesus ist in Kolosser 1 Vers 18 auch der erstgeborene in der Auferstehungswelt, der höchste. W 18 wierszu pierwszego rozdziału do Kolosan Pan Jezus jest tym pierworodnym wśród tych zmartwychwstałych. In Hebräer 1, Hebrajczyków 1, ist der Jesus der höchste, wenn es das tausendjährige Reich kommt. Pan Jezus jest najwyższym w tysiącletnim królestwie. Und dann haben wir als fünftes gelesen. I jako piąte czytaliśmy. Das ist dann heute der Schluss. I to jest ostatni nasz dzisiejszy wiersz. Der Jesus ist auch der höchste im Rang unter allen Brüdern, wenn wir im Himmel sind, im Haus des Vaters. Pan Jezus jest największy spośród wszystkich braci, gdy będziemy wszyscy razem w domu Ojca w niebie już zgromadzeni. Das bedeutet also, to oznacza więc, wenn wir noch mal zurückdenken an unsere Verlobung, gdy jeszcze raz wrócimy do naszych zaręczyn, wir sind mit dem vornehmsten aller Menschen verlobt. Jesteśmy zaręczeni z tym najznamienitszym ze wszystkich ludzi. Und das hat Konsequenzen für unser Leben. I to też ma pewne konsekwencje, które przekładają się na nasze życie. Das Vorrecht dieser Verbindung, ten przywilej tej łączności z Panem, ist keine Ermahnung. To nie jest jakieś napominanie, aber das Vorrecht ermahnt. Ale ten przywilej, który mamy, on nas samo przez się napomina. Ist das verständlich? Czy jest to dobrze zrozumiałe? Ein Vorrecht ist ja keine Ermahnung. Co do zasady, jeśli ma się przywilej, to nie znaczy, że to nam coś, tak jakby coś nad nami wisiało, jakiś miecz. Ein Privileg ist etwas, was aus Gnade ist. Przywilej to jest coś, co mamy z łaski. Aber durch das Privileg haben wir auch eine hohe Verantwortung. Ale przez ten przywilej, który posiadamy, mamy też wielką odpowiedzialność. Wir wollen uns jetzt ein wenig die einzelnen Stellen anschauen. Chcemy teraz rozważyć te miejsca pokrótce. Der Jesus in Kolosserbrief ist, oder sagen wir, die Kolosser hatten ein Problem. Powiedzmy tak, Kolosanie mieli pewien problem. Sie waren in Gefahr, das Haupt der Versammlung, den Herrn Jesus, aus dem Auge zu verlieren. Wśród nich pojawiło się niebezpieczeństwo, że oni tą głowę zgromadzenia stracą ze swoich oczu. Es waren Menschen dort, die gesagt haben, man muss auch andere Dinge noch zusätzlich tun. Byli wśród nich tacy, którzy twierdzili, że co do tego jeszcze trzeba dołożyć kilka innych rzeczy, które musimy czynić. Das ist leider heute typisch für jede christliche Religion. Niestety, w naszych dzisiejszych czasach jest to rzecz typowa w chrześcijańskiej religii. Jede Religion, christliche Religion verleugnet nicht den Herrn Jesus. Żadna z tych religii chrześcijańskiej nie zaprzecza Pana Jezusa. Aber es gibt Dinge dazu. Ale są włączane do tego dodatkowe sprawy, rzeczy. Werke. Uczynki. Satzungen. Przykazania. Marienverehrung.
Papsttum, alle solche Dinge. Ten kult, kult maryjny, kult papieski i moglibyśmy wiele rzeczy wymieniać. Und das ist eine große Gefahr. I to jest wielkie niebezpieczeństwo. Und so sagt der Paulus den Kolossern. I Paweł mówi do Kolosan. In 2 Vers 19 nicht festhaltend das Haupt. 19 wiersz z drugiego rozdziału, a nie trzyma się głowy. Und deswegen fängt mit Kapitel 1 an und stellt die Herrlichkeit der Person des Herrn Jesus dar. I dlatego, zaczynając ten list, Paweł przedstawia im wspaniałość osoby Pana Jezusa. Ihr müsst einmal das erste Kapitel und die Titel lesen von dem Herrn Jesus. Spróbujcie przeczytać w domach ten pierwszy rozdział listu do Kolosan i szczególnie zwrócić uwagę na tytuły Pana Jezusa, które tu są wymienione. Wir sehen Vers 13, Sohn seiner Liebe. 13 wiersz na przykład, Syn Jego miłości. 15, Bild des unsichtbaren Gottes. 15 wiersz, obraz Boga niewidzialnego. Vers 15b, Erstgeborene aller Schöpfung. Druga część 15, pierworodny wszelkiego stworzenia. Der Jesus, Vers 16, der Schöpfer. 16 wiersz, Pan Jezus jako Stwórca. In Vers 18, Haupt des Leibes der Versammlung. 18 wiersz, głowa ciała zgromadzenia. Der Anfang. Dalej, początek. Der Erstgeborene aus den Toten. Pierworodny z umarłych. Damit in allem den Vorrang habe. Aby we wszystkim był pierwszy. Diese Person ist mein Heiland. Ta osoba właśnie jest moim Zbawicielem. Und so möchte der Jesus uns neu groß machen. Er ist das Haupt der Versammlung, er ist der Größte. I w ten sposób Pan nam chce to przedstawić, że na nowo byśmy to zauważali, że On jest tym największym, On jest tą głową zgromadzenia. Als der Jesus geboren wurde, gdy Pan Jezus tutaj się narodził na ziemi, war es die vornehmste Geburt, die je auf der Erde geschehen ist. Był to ten najznamienitsze narodziny, jakiekolwiek się zdarzyły na ziemi. Aber wo war der Jesus? Ale gdzie był Pan Jezus? Wollen wir uns neu daran erinnern? Pomyślmy o tym. Er wurde geboren, aber es war kein Platz für ihn in dieser Schöpfung. On się narodził, ale dla niego w tym wśród tego stworzenia nie znalazło się miejsce. Das macht uns diese Person so groß. I to też sprawia, że jego osoba jest tak wielka w naszych oczach. Wenn wir noch einmal an ein Königshaus denken, wspomnijmy ten pałac królewski. Dann ist schon lange klar, wann ist die Geburt und alle warten auf den Tag, wann es passiert. Gdy w dworze królewskim ma narodzić się nowy potomek, wszyscy wiedzą dokładnie, kiedy to będzie. Są czynione na długo przed narodzinami wielkie przygotowania. Wszyscy czekają na tą chwilę. Aber der vornehmste der Schöpfung wird geboren. Ale tutaj mamy tego najznamienitszego ze stworzenia, on ma się narodzić. Und keiner merkt es. I nikt tego nie zauważa. Sondern Engel gehen zu den Ärmsten des Landes, zu den Hirten. Aniołowie udali, czy poszli do tych pasterzy, do tych, można powiedzieć, najbiedniejszych na tej ziemi. Und sagt, euch ist heute ein Retter geboren. I mówią do nich, narodził wam się dziś Zbawiciel. Und das ist eine Gnade auch für uns. I to jest łaska również i dla nas. Wir gehören nicht zu den bekanntesten Leuten dieser Welt. My nie należymy do tych ludzi, którzy są najbardziej znani na świecie. Aber wir sind mit dem vornehmsten verlobt, den es auf dieser Erde gibt. Ale jesteśmy zaręczeni z tym najznamienitszym, jaki jest na tej ziemi, czy jaki był. Wenn wir diese Betrachtung auch einmal für unser persönliches Leben nehmen, jeśli to rozważanie weźmiemy na nasze życie, den Herrn Jesus zu sehen, wie arm er auf dieser Erde war. Gdy będziemy rozmyślali nad tym, jak biednym był Pan Jezus na tej ziemi. Es steht ein Satz im Lukas Evangelium. Jest takie zdanie w Ewangelii Łukasza. Ihr werdet den Herrn Jesus finden. Znajdziecie Pana Jezusa.
in Windeln gewickelt. Lukas 2. Ubranego, zawiniętego w pieluszki. 2, vers 12. Dwunasty wiersz drugiego rozdziału. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki położone w żłobie. Haben wir uns darüber schon einmal Gedanken gemacht? Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym? Der erstgeborene der Schöpfung, pierworodny wszelkiego stworzenia, liegt als ein abhängiges Kind, jest położony jako to zależne dziecko, in einer Krippe in Windeln gewickelt. Jest, leży w żłobie owinięty pieluchami. Das ist für uns unverständlich. Dla ludzi taka rzecz jest niezrozumiała. Gott und Mensch in einer Person, Bóg i człowiek w jednej osobie. Und wir könnten jetzt durch das ganze Leben gehen. I moglibyśmy teraz przejść przez całe życie Pana Jezusa. Er hat nicht in einer Villa gewohnt. Pan Jezus nie mieszkał w jakimś pałacu, w jakiejś willi, sondern in Nazaret. Mieszkał w Nazarecie. Ich weiß nicht, welche Gegend für euch hier so wäre, dass man es vergleichen könnte. Nie wiem tutaj, jaką okolicę należałoby nazwać wśród was, którą można by było porównać do Nazaretu. Aber Nathanael sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Ale znamy te słowa Nathanaela, który powiedział, czy z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Als der Herr Jesus 8 Tage alt war, gdy Pan Jezus miał 8 dni, wurde er nach dem Gesetz beschnitten. Według zakonu został obrzezany. Und was bringen die Eltern für einen Opfer? I jako rodzice musieli przynieść w tym dniu ofiarę. I jaką ofiarę złożyli rodzice? Turteltauben. Gołąbka. Das war das Opfer für die Ärmsten. I ten gołąbek to była ofiara dla tych najbiedniejszych. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, aber wir könnten jetzt im Leben immer zeigen, der Jesus war arm. I nie mamy teraz na to czasu, ale moglibyśmy czytać miejsce po miejscu i znajdować, że Pan Jezus przez całe swoje życie był biedny. Aber trotzdem war er der erstgeborene aller Schöpfung. Ale mimo tego wszystkiego on był pierworodnym wszelkiego stworzenia. Und wir haben gelesen in Hebräer 1, dass er noch einmal in diese Schöpfung kommt. I czytaliśmy, że on wróci tutaj do tego stworzenia. Und dann ist er nicht mehr der Ärmste. I wtedy on nie będzie tym najbiedniejszym. Wir kommen da gleich hin. Wrócimy za chwilę do tego miejsca. Aber jetzt kommt das, die Anwendung oder die Konsequenz für uns. Ale teraz mamy tą konsekwencję, która tyczy się nas. Wenn wir jetzt hier auf der Erde die Verachtung mit dem Herrn Jesus teilen, jeśli my teraz na tej ziemi będziemy dzielili z Panem Jezusem tą zniewagę, tą hańbę, dann werden wir auch einmal seine Herrschung, sein Herrschertum teilen. To kiedyś będziemy razem z nim dzielili również panowanie. Wir sind verbunden mit der vornehmsten Person, bo jesteśmy połączeni z najznamienitszą osobą. Und er möchte jetzt, dass wir seine Verachtung teilen. I on chce, abyśmy teraz dzielili tą jego hańbę z nim. Und dann auch später, dass wir mit ihm herrschen werden. A później, kiedyś będziemy z nim wspólnie razem panować. Wir gehen zu Offenbarung 1. Przejdźmy do objawienia. Dort finden wir in Vers 5 drei Titel des Herrn Jesus. W piątym wierszu mamy trzy tytuły Pana Jezusa. Und wir sehen, dass der Herr Jesus in diesem Titel Erstgeborener der Toten nicht so sehr in dem Tod für andere vor uns steht. Widzimy, że w tym pierwszym tytule Pierworodny z umarłych, tutaj Pan Jezus nie jest jako ten pierworodny tych wszystkich umarłych. Bei dem Lied, was gesungen wird schon, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Jeśli chodzi o tą pieśń, która jest śpiewana, temu, który miłuje nas i obmył nas wszystkich grzechów
Tutaj już możemy go tak bardziej rozpatrywać. Aber die drei Titel zeigen, er war der treue Zeuge. Ale te trzy tytuły pokazują, że był tym wiernym świadkiem. Der Erstgeborene der Toten. Pierworodny z umarłych. Und drittens der Fürst der Könige der Erde. I władca nad królami ziemskimi. Der Herr Jesus musste aufgrund des treuen Zeugnisses in den Tod gehen. Pan Jezus w związku z tym wiernym świadectwem musiał iść w śmierć. Wir haben es heute ein wenig gelesen, nicht ganz, aber wenn wir die Evangelien lesen, dzisiaj po części mogliśmy się tym zajmować, gdy czytamy Ewangelię, dann sagen sie, was brauchen wir noch Zeugen? To tam padają takie słowa, na cóż potrzeba nam więcej świadków? Er macht sich selbst zu Gottes Sohn. On sam siebie czynił Synem Bożym. Wollen wir einmal noch, wenn wir Zeit finden für uns persönlich, jeśli znajdziemy trochę czasu dla siebie samych, czy nie chcielibyśmy diese Kapitel lesen, przeczytać jeszcze raz ten rozdział. Und wir lesen immer, wenn es um die Person des Herrn Jesus ging, er sagte nichts mehr. I zawsze, jeśli chodziło o Jego osobę, co się dotyczyło Jego osoby, Pan nigdy, Pan w tym czasie nic nie odpowiedział. Er antwortete nicht. Nie odpowiadał na te ich zarzuty. Aber wenn es um Gott, seinen Vater ging, ale jeśli oni zwrócili się przeciwko Bogu, Jego Ojcu, dann hat er etwas gesagt. To wtedy Pan odpowiedział. Das ist gemeint, der treue Zeuge. I to jest właśnie tutaj ta myśl, wierny świadek. Und das Ergebnis war der Menschen, der musste sterben. I rezultatem był ten wyrok, musi umrzeć. Und so ist er der Erstgeborene der Toten. I tak też on jest tym pierworodnym z umarłych. Es gibt keinen vornehmeren im der je gestorben ist als der Herr Jesus. Nie ma bardziej znamienitego niż Pan Jezus, który by zmarł na tym świecie. In Vers 18 vom gleichen Kapitel lesen wir 18. wiersz tego pierwszego rozdziału czytamy. Der Lebendige und wir haben eine Anmerkung, ich wurde tot. Ja? Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Tam czytamy tak: i żyjący byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Aber auch hier finden wir dann sofort beim dritten Titel, ale jednocześnie przy tym trzecim tytule znajdujemy tutaj ein Blick auf die Zukunft gerichtet. Mamy to spojrzenie w przyszłość. Der Fürst der Könige der Erde, ten władca nad królami ziemskimi. Und sofort wird das verbunden mit dem, der uns liebt. I natychmiast jest to powiązane z tym, który nas miłuje. Das bedeutet eben die Konsequenz auch für uns heute. To też oznacza tą konsekwencję dla nas dzisiaj. Diese vornehme Person liebt uns. Ta znamienita osoba miłuje nas. Wir gehen zur dritten Stelle. Trzecie miejsce. Wieder zurück zu Kolosser 1. Kolosan 1. In diesem Vers 18, 18. wiersz, finden wir viermal den Vorrang des Herrn Jesus auch. Tutaj mamy czterokrotnie to pierwsze miejsce Pana Jezusa. Er ist das Haupt des Leibes der Versammlung. On jest głową ciała zgromadzenia. Haupt bedeutet Kopf. Okay, ja. Und der Kopf steuert alles. Głowa jest tym organem, który można powiedzieć steruje wszystkim. Hier steht nicht, er ist der Herr des Leibes der Versammlung. On tu nie jest napisane, on jest panem zgromadzenia. Er ist Herr in der Versammlung. On jest panem w zgromadzeniu. Aber Haupt und Leib spricht von Verbindung. Ale głowa i ciało mówią o połączeniu. Das Haupt muss nicht einem Körperteil sagen, gehorch mir endlich. Głowa nie musi mówić reszcie swojego ciała, bądź mi w końcu posłuszny, czy posłuszna. Sondern es ist automatisch die Verbindung. To połączenie jest jak gdyby z automatu, automatyczne i samo wynikające z siebie. Und so ist auch die Beziehung von Christen, von dem Leib zum Herrn Jesus eine automatische Beziehung. I tak samo ten związek, ta społeczność między chrześcijaninem a Panem Jezusem jest taka automatyczna. Und deswegen haben wir auch keine Führerschaft
offiziell in der Versammlung. I dlatego też w zgromadzeniu nie mamy żadnego takiego oficjalnego stopniowania typu ten jest jakimś, nazwijmy, pastorem albo jakimś biskupem, coś w tym stylu. Weil das Haupt ist der Jesus. Ponieważ głową jest Pan Jezus. Aber das hat natürlich auch eine praktische Konsequenz. Oczywiście to też ma swoje praktyczne konsekwencje. Wo überlassen wir dem Haupt der Versammlung die Führung? Gdzie, kiedy my pozwalamy tej głowie działać, czy mieć to przewodnictwo? Der zweite Titel ist der Anfang. Drugi tytuł jest, on jest początkiem. Und wir können uns erinnern an gestern. I przypomnijmy sobie wczorajszy dzień. Wir haben gesprochen, dass wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Wczoraj mówiliśmy, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wir leben jetzt noch auf der Erde. Żyjemy jeszcze tutaj na tej ziemi. Aber wir gehören zur neuen Schöpfung. Ale należymy już do nowego stworzenia. Und der Jesus ist der Anfang, der Erste. Pan Jezus jest początkiem, Pan Jezus jest tym pierwszym. Unsere Zeit ist so ähnlich wie die 40 Tage des Herrn Jesus auf der Erde, bevor er in den Himmel gegangen ist. Nasz czas jest podobny do tego, jak te 40 dni Pana Jezusa, gdy był tutaj po zmartwychwstaniu na tej ziemi. Für diese Welt sind wir nicht mehr wichtig. Dla tego świata my jesteśmy zupełnie nieważni. Aber wir warten darauf, in den Himmel zu gehen. Ale my czekamy na moment, by iść do nieba. Dritter Titel ist, trzeci tytuł, der Erstgeborene aus den Toten. Pierworodny z umarłych. Das zeigt in der Welt der Auferstehung, to nam pokazuje w tym świecie w zmartwychwstaniu, ist der Jesus der Vornehmste. Wśród tych zmartwychwstałych Pan Jezus jest najznamienitszy. Wir alle gehören zur neuen Schöpfung. Wszyscy należymy do nowego stworzenia. Aber der Jesus ist der Rang höchste. Ale Pan Jezus jest tym najwyższy rangą. Und als ob Paulus denken würde, falls ich noch etwas vergessen habe, sagt er viertens, egal was, in allem hat er den Vorrang. I ta ostatnia część tego wiersza, tak możemy to odebrać, jakby Paweł chciał powiedzieć, jeśli bym jeszcze o czymś zapomniał, to podsumuję to tymi słowami, we wszystkim jest pierwszy. Wir wollen uns fragen, zapytajmy się, hat der Jesus in meinem Leben auch in allem den Vorrang? Czy Pan Jezus w moim życiu we wszystkim ma to pierwsze miejsce? Wir denken noch mal zurück an Verlobungszeit. Jeszcze raz wróćmy do czasu narzeczeństwa. Wir waren vielleicht einige von uns früher einmal verlobt, ja? Może jetzt verheiratet. Wielu z nas było wcześniej zaręczonymi, teraz jesteśmy w związkach małżeńskich. Wie haben wir unser Leben ausgerichtet? Jak w czasie naszego narzeczeństwa wartościowaliśmy nasze życie? Haben wir uns alle drei Wochen einmal getroffen? Spotykaliśmy się tylko co 3 tygodnie na przykład? Oder ist das noch zu oft? Albo stwierdziliśmy, nie no, 3 tygodnie, co 3 tygodnie to za często. Und jetzt übertragen auf unser Leben mit dem Herrn Jesus. I przenieśmy to teraz na nasze życie z Panem Jezusem. Er hat in allem den Vorrang. On we wszystkim ma to pierwszeństwo. Das bedeutet, ich frage zuerst meinen Herrn, was ist gut. To oznacza, najpierw pytam mojego Pana, co jest dobre. Ist das wahr im Leben von einem Gläubigen, von mir? Czy tak rzeczywiście jest w życiu nas jako wierzących? Das ist die Konsequenz. To jest konsekwencja. Ohne Ermahnung, aber das ist automatisch. To nie jest jakieś napominanie takie, ale to jakby z automatu tak się dzieje. Wir gehen zur vierten Stelle. Czwarte miejsce. Hebräer 1. Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Ich hätte natürlich große Freude, dass wir mehr über den Hebräerbrief jetzt sagen. Cieszyłoby mnie teraz, abyśmy tak głębiej rozważyli ten list do Hebrajczyków. Kapitel 1 und 2 zeigt uns den Herrn Jesus in seiner Größe als Mensch und Gott. Gott und Mensch. Pierwszy i drugi rozdział pokazują nam Pana Jezusa w jego wielkości jako Boga i człowieka. Und er hat in den ersten Versen sieben
Titel des Herrn Jesus oder sieben Bezeichnungen uns gezeigt. W siedmiu wierszach tutaj mamy przedstawionych Vers 2 bis 4. Od wiersza 2 do 4 mamy przedstawione 7 tytułów Pana Jezusa, czy określeń. Und ein wichtiges Wort kommt in diesem dann in Vers 4 vor. Der Jesus ist umso viel besser geworden. I w czwartym wierszu mamy bardzo ważne słowa. O tyle możniejszym stał się. Besser ist ein Schlüsselwort des Hebräerbriefes. I to słowo możniejszy czy lepszy to jest słowo kluczowe dla listu do Hebrajczyków. Es ist klar, wenn ich etwas erklärt bekomme, was immer besser, 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 besser ist, dann ist die Entscheidung einfach. To jest chyba dla nas zrozumiałe. Jeśli ktoś nam wyjaśnia, że dana rzecz jest lepsza niż to, jest lepsza niż tamto, to nasz wybór jest jeden w tym momencie. Wenn ihr Frauen eine Küchenmaschine erklärt bekommt, jeśli ktoś dla was siostry, ktoś wam wyjaśnia, że ten robot kuchenny jest lepszy, Kenwood oder so, ja, na przykład Kenwood jakiś, und sie ist immer besser, 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 i on jest lepszy niż inne marki, und ich sage nein, danke, ich möchte lieber ich weiß nicht welche Marke haben. I ja wtedy powiem: nie, no ja nie chcę tego Kenwooda, ja sobie wezmę tą gorszą markę. Und wir haben das Beste. A przecież my mamy to najlepsze. Und nehmen manchmal doch wieder das Schlechte. A jednak z nami jest tak, że mimo tego, że mamy to, co najlepsze, to wybieramy to znacznie gorsze. Das ist ein wenig eine Einleitung für den Hebräerbrief. I to jest takie właśnie wprowadzenie do listu do Hebrajczyków. Aber jetzt kommen wir ab Vers 5. Sagt er dann ein neues Thema? I od piątego wiersza zaczyna się jakby nowy temat. Er wird nämlich vorgestellt als das der bessere, als höher als die Engel. On jest przedstawiony jako wyższy niż aniołowie. Und sieben Zitate werden aus dem Alten Testament zitiert. I tu mamy 7 cytatów ze Starego Testamentu. Und immer wird gezeigt, weil die Hebräer kannten das Alte Testament. I jest to ciągle na nowo im przedstawione, dlatego że Hebrajczycy znali bardzo dobrze Stary Testament. Der Jesus ist der bessere. Pan Jezus jest tym lepszym. Und plötzlich sagt er dann in diesen Versen, in Vers 6, i w tych wierszach on nagle mówi, wenn er den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt. Gdy wprowadza pierworodnego na świat. Ich würde am liebsten diesen Vers jetzt 10-mal vorlesen für uns alle. Najlepiej by było, gdybym teraz ten wiersz 10 razy przeczytał dla nas wszystkich. Warum? Dlaczego? Weil wir wollen jetzt nicht an uns denken. Nie chciejmy myśleć teraz o nas. Sondern an den Herrn Jesus. Ale o Panu Jezusie. Oft fragen wir, was ist, wenn sind wir dabei? Wenn der Jesus kommt. Często zadajemy sobie pytanie, co będzie, gdy Pan Jezus przyjdzie? Und ich kann sagen, ja, das ist so. Wir fragen oft, wenn der Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, was ist mit uns? Sind wir dabei? My sobie zadajemy często takie pytanie, gdy Pan przyjdzie znowu w mocy i chwale, co będzie z nami? Czy my też będziemy, czy nie? Das stimmt, es ist wahr, wir werden dabei sein. I to jest prawdą, że my będziemy w tym brali udział, będziemy. Aber wir wollen jetzt nicht an uns denken. Ale nie chcemy myśleć o nas, co z nami będzie, czy będziemy, czy nie. Als der Jesus zum ersten Mal hier hingekommen ist, gdy Pan Jezus po raz pierwszy tutaj przyszedł, haben wir uns eben erinnert, alle haben es nicht gemerkt. To przed chwilą to wspominaliśmy, nikt tego nie zauważył. Aber wenn der Jesus noch einmal kommt, ale gdy przyjdzie Pan Jezus jeszcze raz, wird er im Triumphzug von Gott eingeführt werden. On wejdzie w tym pochodzie triumfalnym. Deswegen ist das ein wunderbarer Vers für unseren Herrn, der war so verachtet, so misshandelt. Dlatego jest to cudowny wiersz dla naszego Pana. On był tak znieważony, tak poniżany. Aber es kommt der Zeitpunkt, ale nadejdzie taki czas, und der Jesus wartet darauf. I Pan Jezus czeka na ten moment. Psalm 110 sagt, er sitzt zur Rechten Gottes, wartend, bis die Feinde vernichtet sind. Psalm 110 nam mówi, siedzi po prawicy Bożej i czeka, aż ci nieprzyjaciele zostaną położeni jako podnóżek stóp Jego. Dann wird der Jesus als der höchste von allen
wie ein König eingeführt. I wtedy Pan Jezus będzie wprowadzony jako ten najwyższy, jako ten król wszystkich. Freuen wir uns mit dem Herrn Jesus? Czy cieszymy się z tego z Panem Jezusem? Es ist der Moment seiner Ehre. To jest moment Jego chwały. Noch einmal, wir wollen nicht an uns denken. Jeszcze raz, nie myślmy o sobie. Sondern wir wollen uns für den Herrn Jesus freuen. Bald kommt der Augenblick, alle Menschen werden ihn sehen. Ale cieszmy się z tego, że wkrótce przyjdzie ta chwila, że wszyscy ludzie będą go mogli zobaczyć. Jedes Knie muss sich vor ihm beugen. I każde kolano będzie się musiało przed nim ugiąć. Ist noch jemand hier, der noch nicht sein Knie vor dem Herrn Jesus gebeugt hat? Jest tutaj może jeszcze ktoś, kto swojego kolana przed nim nie ugiął? Jetzt ist noch die Möglichkeit freiwillig. Teraz jeszcze jest ta możliwość, by to uczynić dobrowolnie. Aber bald wird es verpflichtet. Ale wkrótce nadejdzie ten moment, że będzie to jako przykaz, jako rozkaz. Mit einem eklatanten Unterschied. I to jest potężna, albo będzie to diametralna różnica. Wenn wir jetzt die Knie beugen vor dem Herrn Jesus, jeśli my teraz uginamy nasze kolana przed Panem Jezusem, ist der Himmel das Ergebnis. To rezultatem tego jest niebo. Aber wenn es zu spät geschieht, ale jeśli będziemy musieli ugiąć te kolana i będzie to za późno, ist die Hölle das Ergebnis. To wtedy za tym drugim razem będzie rezultatem tego piekło. Deswegen möchten wir noch einmal rufen heute. Dlatego jeszcze raz chcemy to powiedzieć dziś. Wir wissen nicht, was morgen ist. Bo nie wiemy, co zdarzy się jutro. Aber wir freuen uns mit dem Herrn Jesus. Ale my cieszymy się razem z Panem Jezusem. Er kommt auf diese Erde. On przyjdzie na tą ziemię. Und triumfiert. I on zatriumfuje. Gehst du morgen wieder in die Schule? Idziesz jutro do szkoły? Gibt es vielleicht Kinder, die sagen, ha, der glaubt an den Herrn Jesus. Sie lachen dich aus. Może są wśród nas dzieci, które wyśmiewają, albo może są tacy, którzy wyśmiewają nas, że ty jako uczeń wierzysz Pana Jezusa. Dann brauchst du nicht viel sagen. To wtedy jako dziecko Boże nie musisz wiele im odpowiadać. Aber du denkst an Hebräer 1. Ale pomyśl sobie o Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Warte ab, bald komme ich mit dem Herrn Jesus im Triumph. Możesz sobie pomyśleć, poczekaj, wkrótce ja przyjdę z Panem Jezusem w tym pochodzie triumfalnym. Seht ihr, die Beschäftigung mit der Person des Herrn Jesus hilft uns auch im praktischen Leben. Zobaczcie, to gdy się zajmujemy osobą Pana Jezusa, pomaga nam też w naszym praktycznym życiu. Es ist keine Ermahnung. To nie jest napomnienie. Aber es ist ein Automatismus. Ale to jest taki automatyzm, który w nas powinien powstać. Kennen wir wirklich den Herrn Jesus, mit wem wir verbunden sind? Czy my naprawdę znamy Pana Jezusa, z kim my jesteśmy połączeni? Wir gehen zum Schluss auf die fünfte Stelle. I teraz to piąte nasze miejsce. Und wollen jetzt noch einen Blick in den Himmel tun. I zwróćmy nasze spojrzenie w niebo, ku niebu. Der Römerbrief und der Epheserbrief sind zwei ganz grundlegende Briefe von Paulus. List do Rzymian i list do Efezjan to są dwa, można by powiedzieć, takie kamienie węgielne w listach apostoła Pawła. Im Römerbrief wird uns gezeigt, was bei der Bekehrung passiert ist. W liście do Rzymian jest nam pokazane, co dzieje się w czasie nawrócenia. Wer von euch kann sich an die Geburt erinnern? Kto z was pamięta swoje narodziny? Nur die Mutter. Tylko mama wasza. Aber wir nicht. My, jako którzy się urodziliśmy, nic z tego nie wiemy. Wer kann sich an die neue Geburt erinnern? Kto pamięta swoje nowo zrodzenie? Ich hoffe viele, alle. Ja mam nadzieję, że wszyscy doskonale wiedzą, kiedy to było. Vielleicht wissen wir nicht unbedingt das Datum. Może nie pamiętamy dokładnej daty godziny. Aber es ist wichtig zu wissen, ja, ich bin von neuem geboren. Ale to jest ważne, byśmy byli przekonani, tak, ja jestem nowo zrodzony. Und der Römerbrief sagt jetzt, was ist alles passiert. I list do Rzymian mówi nam, co się stało wtedy. Aber Vers 29 und 30 von Römer 8.
Ale 28 i 29 wiersz z Rzymian 8 rozdziału. Ich sage es einmal vorsichtig. Bardzo ostrożnie to chcę powiedzieć. Es ist eine Werbeeinschaltung für Epheserbrief. To jest tak jak gdyby taki taka reklama dla listu do Efezjan, taki wstęp albo zachęta do listu do Efezjan, te wiersze. Paulus geht über den Römerbrief hinaus. Tak jakby Paweł przechodzi nad listem do Rzymian. Er wollte nicht die Römer werben, sie sollen auch den Epheserbrief lesen. Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Mam nadzieję, że to rozumiecie, że on jakby nie chce tutaj robić reklamy Rzymianom, że koniecznie przeczytajcie też list do Efezjan. Aber oftmals haben wir so, dass auf einmal das etwas weitergeht. Ale często tak się zdarza u Pawła, że on pisze takie momenty, gdzie on sięga jakby dalej poza ramy tego listu na przykład. Auch im Epheserbrief geht manchmal die Hand zurück zum Römerbrief. W liście do Efezjan też mamy takie wiersze, gdzie możemy zobaczyć tak jakby powrót i wskazówkę do listu do Rzymian. Das ist sehr schön zu sehen. I to jest piękne, że takie rzeczy możemy rozważać. Wir wollen jetzt schnell, die Zeit läuft. Szybko chcielibyśmy to dalej się tym zajmować. Fünf Tätigkeiten des Herrn Jesus hier sehen. Pięć czynności Pana Jezusa. In Bezug auf dich persönlich. Które są, mają związek z Tobą osobiście. Es geht jetzt um dich ganz persönlich. Teraz chodzi o Ciebie, konkretnie o Ciebie osobiście. Zuvor erkannt. Vers 29. Których przedtem znał. Zuvor bestimmt, zweitens. Po drugie, przeznaczył. Drittens berufen. Po trzecie, 30 wiersz, przeznaczył. Viertens gerechtfertigt. Po czwarte, usprawiedliwił. Fünftens verherrlicht. Po piąte, punkt, uwielbił. Der Beginn ist in der Ewigkeit und das Ende ist in der Ewigkeit. Początek to wieczność i koniec też wieczność. Zuvor erkannt, zuvor bestimmt und verherrlicht Ewigkeit. Przedtem znał, przeznaczył i uwielbił, to jest wieczność. Wir können uns vielleicht bildlich vorstellen, die Ewigkeit ist ein großer Globe. Obrazowo możemy sobie to wyobrazić, że wieczność to jest taki globus. Und in der Ewigkeit ist ein kleiner Part Zeit. I w tej wieczności malutka część to jest czas. In dieser Zeit sind wir berufen und gerechtfertigt. I w tym, właśnie w tej części, w tym czasie my jesteśmy powołani i usprawiedliwieni. Nun, was bedeutet zuvor erkannt? Co oznacza przedtem znał? Das bedeutet nicht, wenn ich Simon heute getroffen habe, gesagt, ach ja, stimmt, du heißt Simon. To nie oznacza tak, jeśli ja dzisiaj spotykam Szymona i mówię, a tak, faktycznie, ty masz na imię Szymon. Sondern es ist viel mehr. To oznacza coś więcej. Es ist eine liebevolle Zuneigung, eine Beziehung. To jest ta relacja, którą my mamy, ta społeczność, którą my razem mamy do siebie. Dieses Wort wird auch verwandt zum Beispiel, dass der Jesus in Amos sagt, euch als Volk habe ich unter allen erkannt. To też jest te słowa, gdy Pan Jezus mówi w księdze Amosa, was jako lud ja wcześniej znałem. Amos. Księga Amosa 3, vers 2. Trzeci rozdział. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Drugi wiersz. U nas jest tylko o was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi. W niemieckim jest tylko was poznałem spośród wszystkich pokoleń ziemi. Das bedeutet nicht, der Gott wusste, ach, das ist Israel. To nie oznacza, że o tak, że Bóg wiedział, no tak, to jest ten właśnie Izrael. Sondern er hat es eine Beziehung zu diesem Volk eingegangen. Ale to oznacza, że Bóg wszedł w społeczność z tym ludem. Das zweite ist zuvor bestimmt. Drugi punkt, to znaczy przeznaczył. Und ich versuche es an einem Beispiel klar zu machen für euch Frauen. I chciałbym to wyjaśnić, czy ułatwić nam na podstawie przykładu, dla który siostry czy kobiety powinny łatwo zrozumieć. Ich entschuldige mich vorher. Chciałbym się
się usprawiedliwić, przeprosić za to. Aber ich hoffe, es ist ein Beispiel, was in unseren Herzen bleibt. Ale mam nadzieję, że ten przykład pozostanie w naszych sercach, w naszej pamięci. Vielleicht habt ihr ein schönes Geschäft für Dekoartikel. Może któraś z was zna jakiś sklep, w którym są artykuły dekoracyjne. Und ihr kauft etwas? Kupujecie coś? Aber ihr wisst überhaupt noch nicht, ob es zu Hause passt. Ale nie macie pojęcia, czy będzie to pasowało wam w domu do czegoś, czy nie. Und vielleicht am Ende ist das der Dekoartikel im Keller. Może się tak zdarzyć, że to, co kupiłyście kiedyś tam, jednak się do niczego nie przyda i wyląduje gdzieś w piwnicy. Weil du merkst, es passt überhaupt nicht in meinem Wohnzimmer oder wo auch immer. Po czasie stwierdzicie, że jednak ta rzecz do niczego mi nie pasuje. Aber der Jesus hat dich zuvor erkannt. Ale Pan Jezus ciebie przeznaczył wcześniej. Und hat nicht überlegt, vielleicht im Keller aufbewahren oder wo auch immer. I Pan Jezus nie rozmyślał, no, będzie pasowało, nie będzie pasowało, a to wrzucę to do piwnicy. Sondern er hat ein Bestimmung schon. Ale jakby w momencie tego przeznaczenia już było postanowione do czego. Er wollte dich im Wohnzimmer haben. On ciebie chciał mieć w tym salonie, w tym najlepszym pomieszczeniu. Da wollen wir gleich noch mal hinkommen. Jeszcze wrócimy do tego. Aber jetzt kurz noch die anderen Verben uns anschauen. Ale teraz przejdźmy do tych kolejnych rzeczy. Dafür musste er dich in der Zeit rufen. Aby to miało miejsce, musiał on cię, gdy nastał czas, powołać. Das ist der Ruf des Evangeliums. To jest to zawołanie Ewangelii. Und dann hat er dich auch gerechtfertigt. I on wtedy cię też usprawiedliwił. Und jetzt steht was noch als fünftes? I jako piąte co jeszcze? Er wird dich vielleicht verherrlichen. On może będzie, może cię też uwielbi. Steht das hier? Tak jest napisane w 30. wierszu. Diese hat er auch verherrlicht. 30. wiersz. Tych też uwielbił. Rzecz dokonana. Bist du schon in der Herrlichkeit? Jesteś już w chwale? Wir leben noch in der Zeit. Jeszcze żyjemy w tym okresie czasu. Aber was Gott geplant hat, ale to, co Bóg zaplanował, kommt zustande. To się zdarzy. Und deswegen kann er sagen, hat er verherrlicht. I dlatego możemy tutaj to powiedzieć jako rzecz dokonaną, uwielbił. Manchmal verspreche ich meinen Kindern, wir machen etwas zusammen. Zdarza się tak, że obiecuję moim dzieciom, zrobimy coś. Plötzlich kommt ein Anruf, ich muss einen Besuch machen. I wtedy często jest tak, że ktoś do mnie dzwoni i muszę jechać na w odwiedziny do kogoś. Und die Kinder sind enttäuscht. Moje dzieci są wtedy rozczarowane. Du hast es versprochen. Przecież nam obiecałeś. Und jetzt? A i co teraz? Ja, es tut mir leid. No przykro mi, no ale co mam zrobić? Aber Gott sagt nicht zu mir, ha, ich wollte eigentlich, dass du in meinem Wohnzimmer bist, aber tut mir leid, ich habe mich versprochen. Ale Bóg nie mówi do nas, nie zrobi nam tak. No wiesz, przykro mi, chciałem cię mieć w moim salonie, ale wypadły inne okoliczności. Das ist die Sicherheit meines Heils. To jest właśnie ta pewność mojego zbawienia. Ich würde nicht hier sein, wenn ich nicht wüsste, dass es sicher ist. Ich würde nicht für den Herrn arbeiten, wenn es alles unsicher ist. Przecież nie pracowałbym dla Pana, gdybym wiedział, że to wszystko, na czym się opieram, jest rzeczą niepewną. Wollen wir uns jetzt noch kurz mit dem Ziel beschäftigen? Chcemy jeszcze krótko zająć się celem. Wozu sind wir bestimmt? Do czego jesteśmy postanowieni? Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Będziemy podobni do Pana Jezusa, albo tacy jak On. Soll ich es noch einmal sagen? Mam to powtórzyć? Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Będziemy tacy jak Pan Jezus. Ich möchte nicht noch einmal sagen, aber normalerweise müssen wir jeden Tag uns das neu vor Augen führen. Nie chcę tego znowu powtarzać, ale powinniśmy sobie to co dzień przypominać i powtarzać te słowa. Wir können uns, wenn es nicht die Bibel sagen würde, würde ich es nie behaupten. Gdyby tego Biblia nie mówiła, to nigdy bym tak nie twierdził. Das gleiche steht in 1. Johannes 3. To samo jest napisane w 1. Jana 3.
Wir werden ihm gleich sein. Będziemy do niego podobni. Und ihn sehen, wie er ist. I będziemy go widzieli takim, jakim jest. Wir haben gestern gesagt, wir bekommen einen Bau von Gott. Wczoraj mówiliśmy o tym, że otrzymamy budowlę od Boga. Der gleiche Leib, den der Jesus in Herrlichkeit hat. To samo ciało, które Pan Jezus ma w chwale. Ist auch mein Leib. Też będzie moim ciałem. Kannst du dir das vorstellen? Wyobrażacie sobie to? Aber jetzt kommt etwas Wichtiges zum Schluss. Ale teraz na koniec jest coś ważnego. Wenn der Jesus mit Menschen verglichen wird, gdy Pan Jezus jest porównywany z ludźmi, dann ist Gott mit Eifersucht bedacht auf die Ehre des Herrn Jesus. To wtedy Bóg taką zazdrością mówi, czy zwraca się ku chwale Pana Jezusa. Als der Jesus getauft wurde, gdy Pan Jezus został ochrzczony, steht er mit vielen zusammen, die alle getauft waren. On wtedy był, gdy wyszedł z wody, był wśród wielu innych, którzy też w tym momencie byli ochrzczeni. Was passiert? Co się dzieje? Der Himmel öffnet sich. Otwiera się niebo. Dieser ist mein geliebter Sohn. Achtung! I te słowa, uwaga, ten, tylko ten jest moim umiłowanym synem, ten jest tym synem, którego sobie upodobałem. Als der Jesus auf dem Berg der Verklärung ist, gdy Pan Jezus był na górze przemienienia, Petrus sagt, wir wollen drei Hütten bauen. Piotr mówi, zbudujmy trzy namioty. Plötzlich öffnet sich der Himmel, du bist mein geliebter Sohn. I nagle otwiera się wtedy niebo i padają te słowa, ty jesteś synem moim umiłowanym. Hier sie steht, damit wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig sind. Tutaj jest napisane, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego. Und sofort sagt Gottes Wort, Achtung! I natychmiast Słowo Boże mówi, jak gdyby, ale uwaga! Der Herr Jesus wird der vornehmste von allen Menschen, von allen Brüdern, allen Geschwistern sein. Pan Jezus będzie tym najznamienitszym pośród wszystkich wielu braci. Wir warten darauf. Czekamy na tą chwilę. Dass wir in den Himmel kommen. Gdy będziemy w niebie. Ich sag noch einmal, ins Wohnzimmer. I jeszcze raz to powtórzę, będziemy w tym najlepszym miejscu, w tym salonie. Im Wohnzimmer Gottes. W tym salonie Bożym. Im Haus des Vaters. W domu Ojca. Und dann sind wir dem Herrn Jesus gleich. I jesteśmy wtedy podobni do Pana Jezusa. Aber. Ale. Er wird ewig immer den ersten Platz haben. On zawsze, po całą wieczność będzie miał to pierwsze miejsce. Möchte der Jesus uns helfen? Oby Pan Jezus nam pomógł. Dass dieser Adel für uns, aby to szlachectwo dla nas, auch in unserem Leben ein wenig sichtbar wird. Było w naszym życiu też choć trochę widoczne. Der Jesus möchte uns dazu helfen. Pan Jezus chce nam pomóc w tym. Mm-hmm.